Witam Was serdecznie. Jestem w Warszawie. Jadę do Zoi, czyli przede mną jeszcze, jak nawigacja wskazuje, ponad 200 km. Ale tak mi się zrobiło sentymentalnie. Właśnie mijam Wisłę, most Grunwaldzki, czy tam jakiś tam, bo go remontowali, chyba tak się nazywa. Kieruję się po prostu wprost, gdzie się da. Nie ma samochodów prawie wcale, jest cudnie. Fajna trasa, święto. Bo jak tutaj jeździłam właśnie za Wisłę, Tarkówek i cała reszta, to strasznie było. A dzisiaj jest po prostu cudnie, cudownie. Jestem ja, dwa samochody z tyłu, jeden daleko z przodu. Wow! Zwyczajnie wow. Jestem naprawdę przezadowolona. No i taki mi się sentyment warszawski odezwał. Tutaj miałam dużo lat takiego fajnego chłopaka właśnie za Warszawą. No ileś tam lat się dojeżdżało do tej telewizji i takie tam różne ważne rzeczy, także autentycznie super. I teraz są te tunele, szybko przez tę Warszawę przejechałam. Rewelacja. Tak patrzę, że ja jeszcze nie byłam tutaj na etapie, kiedy zrobili tą trasę na Białystok, to czy nie całą, ale patrzę, że mam 66 km do zjazdu, więc na razie cały czas prosto. A był taki koniec, na Tarkówku się kończyło i oni tam dopiero robili, więc teraz zrobili fajnie. Poznam sobie nową trasę, jak zrobiona, zobaczę, jestem zadowolona. No i sentymentalnie, tak mówię, odezwę się do Was, bo tak się sentymentalnie mi zrobiło stare, fajne czasy. Także tak. Pogoda jest, powiem Wam, niby dobra, bo jest 6 stopni, popaduje deszcz, to nie jest jakieś wielkie padanie. Czyli przynajmniej te 200 km ode mnie do Warszawy udało mi się dojechać w trybie niemrozowym. Dalej na wschód to już dalej od cywilizacji, przypuszczam, że będzie różnie, ale na razie jest zupełnie w porządku. Każdy kilometr w lepszych warunkach, to zawsze każdy kilometr w lepszych warunkach. Także naprawdę przeszczęśliwam, patrzam, jadę i odzywam się do Was. Pewnie jeszcze się odezwę. No słuchajcie, zjechałam z trasy i mamy Podlasie, czyli drogi bez samochodów. Bardzo dużo drewnianych domków, tylko że lasy. Tak, teraz jestem w lesie. Ale może Wam jeszcze coś pokażę. No naprawdę. I tak jak nie było śniegu, tak nagle śnieg jest. Wczoraj Wam nic nie vlogowałam, ale to potem wytłumaczę dlaczego. Natomiast dzisiaj odkryłyśmy incepcję, czyli paprykę w papryce. Takie śniadanko. Śniadanko zaczynam od herbaty w dużym kubku. Ja kanapki, bo się przeświąteczniłam. A Zoi, proszę bardzo, śledzie i sałatki. Też w nieco świątecznym kubku, ale ja bardziej. Hej ho, słuchajcie, jest tak, że znajdujemy się na rondzie w Hajnówce, gdziekolwiek to nie jest, ale podobno są żubry, także Wam pokażę. I zmierzamy w kierunku cerkwi. To jest ta chyba największa, nie? To jest ta największa, czyli tam byłam, ale jeszcze nie vlogowałam. Teraz będę vlogować. Made in Tourist. Zobaczcie. Ja i on. Zaraz muszę zrobić selfiaka na Insta. Tak to będzie. Sorry za hałasy. Pewnie mało mnie słychać, ale właśnie mamy tutaj żuberka. Także Wam zaraz pokażę. Zimno i pada, i zimno i pada. Nie, tak naprawdę jest ciepło, bo nawet ja jestem bez czapki. Chociaż troszkę żałuję, nie powiem. Zoi twierdzi, że o Boże, jak gorąco i cała rozchełstana i rozebrana. Proszę bardzo, tu mamy, o, rozpiętą dziewczynę. a my idziemy w kierunku Zacarkaw. W środku byłam, widziałam, coś tłumaczyli. Pamiętam te zielone budynki i nie wiem czemu, jak jeszcze nie wiedziałam, gdzie Zoi mieszka, to byłam przekonana, że ona mieszka tam za tymi zielonymi budynkami. Tak po prostu, wyobraźnia pracowała, bo tylko to z Hajnówki pamiętam. No, także my idziemy dalej. Zobaczymy, co uda się sfilmować. Tutaj mamy budynek dworca. Czyli przejadą. Zaraz tam podejdziemy, słuchajcie. To zobaczymy, co się dzieje. Patrzcie, jak nie łapie ostrości. No. Tutaj. No już. Podejdziemy i zobaczymy, a my na razie cerkiewnie. Zobaczymy, może mają jakieś świeczki intencyjne. Patrzamy, co się dzieje. Można tu wchodzić, w ogóle nie porazi mnie. Zakaz czego? Lampy błyskowej czy aparatu całego? Powiedzcie mi, bo to jest dla mnie niejasne. Dobra. Trudno, najwyżej nas wyrzucą. Właśnie się Zoi przyznała, że te szyldy, które będziemy mieli po dwóch stronach, to ona robiła. Kupę lat temu, nie powiemy ile, co by sobie tam nikt nie policzył. Ale proszę, pamiątki regionalne. Otwarte jest, myślisz? Pewnie nie. Wydawnictwo, chociaż brama otwarta. Możemy zajść zobaczyć. Możemy zobaczyć, nawet jakąś kartkę bym wzięła do wklejenia. Proszę bardzo, czyli mamy kawałek Zoi, kawałek Hajnówki, stary dworzec uroczy. W życiu nie mijałam tyle drewnianych budynków, co tutaj jak jechałam, ale to tak pomijając. Dobra, wchodzimy. Jeden z najstarszych zachowanych budynków regionu, zbudowany w trzeciej dekadzie XX wieku w puszczańskiej osadzie Czerwlanka jako przystanek kolejowy na trasie Hajnówka Białowierza. Był świadkiem historii regionu itp. itd. Możecie sobie zastopować i przeczytać. O tak po kawałku wam pokazywałam, po kawałku, to teraz macie w całej okazałości. Dużo o niej nie powiem, bo nie wiem, ale wiecie, może coś tam zobaczymy. Dogram w domu, doczytam i poopowiadam. Piękna, nie? Dobra, ty się skup, gdzie jedziemy, a nie filmowanie mnie i vlogowanie, bo nie znam Hajnówki. I już mam wreszcie czapkę, bo myślałam, że zamarznę, także naprawdę. Jedziemy. Prawo, lewo. Do tyłu. W bok. I na prawo. Dobra. Do tyłu i na prawo. No weź mnie nie pesz, bo się jeszcze zdenerwuję. A teraz jesteśmy pod Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa. Do środka nie wchodzimy, bo nie bardzo mam ochotę. Ale jeszcze tutaj operująca aparatem Zoi będzie operowała trochę, a ja spróbuję nie zabić nas. A gdzie idziemy teraz? Z powrotem. Na prawo. Nie, na lewo. Do tyłu. A muszę auta przyjechać. Słuchajcie, nie jest... Jej coś zrobię zaraz. I się skończy, babciu, sranie. Żebym ja tu się stresowała, czy prawo, czy lewo. A jedź prosto, kobieto. Ja pojadę prosto. Później na prawo i na prawo. Które później, czyli po główne, tak? Czekajcie, zamknę wam drzwi, bo wszystko będzie słychać. O, cerkiew widać z daleka. Tylko z jakiejś drugiej strony. Gdzie ja teraz mam jechać? Na prawo, tam gdzie zielony i biały. To jest lewo. Ochus. Trzeba było powiedzieć, że to drugie prawo. Przecież mówię, że na prawo. Kombinuj. Nie, pojechało na lewo. No i co? Mamy mów tu takie, jedź na prawo. Proszę bardzo. Tu mamy przystanek w Hajnówce. Tu mamy jakąś dróżkę, w którą można skręcić. Nie. Jedziemy do Bielska Podlaskiego. No to jedziemy do Bielska. Zwolnij i tutaj na lewo. Na lewo. Na lewo. To właściwe lewo. Właściwe lewo. Życie. Tym palcem dłubiemy w nosie, czyli skręcamy na lewo. No dobra. Słuchajcie, po prostu. Nie filmuj mnie. Wróżkowo lewo. Bardzo dobrze. Nie złonią. Teraz się czekam na prawo, zjechało na lewo. Afery. Zwiedziliby tyle Hajnówki? Nie zwiedziliby. A tutaj zaczekaj. Są drewniane domki. Dokładnie. O, będzie skręt na lewo. Na lewo. I to będzie jedna z najstarszych ulic w Hajnówce. O, proszę bardzo, gdyby nie moje lewo. A wróżka miała przeczucia. Są domki. Wróżka, przeczuczuszka. Tam, gdzie wyjeżdża ten czarny samochód. Dobra. Na lewo. Upewnijmy się, czy aby na pewno na lewo. Lewo jest lewo. Dobre lewo nie jest złe. O, teraz będziemy mieli widoki. Proszę bardzo, najstarsza ulica. Jedna z najstarszych. Domki. Proszę bardzo. O, i drewniany. I sprzedam. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Mam wrażenie, że tu jechało. Masz tylko wrażenie. Skręć na prawo. Ulica Dworcowa. Jasne, wywieź Zoi na dworzec. Wsadź do totorowego i wywieź na Białoruś. No przynajmniej nikomu dokuczać nie będzie. Wróżka sadystka. Ale Adamie, nie przejmuj się, Zoi jeszcze żyje, brat Sylwester również. Czego nie można powiedzieć o wróżce, nie wiadomo co Zoi ma w lodówce. Pierogi z grzybami, nie brzmi to dobrze, już nic nie jem. Ale pieczarki ci smakowały. A? Jeszcze żyję. Gdzie ja jadę? Na dworzec. Jakby to wygląda, jakbym po parku jechała. Zaparkuj proszę po której stronie. Po którejkolwiek może. Po którejkolwiek, tu jest wiocha, można to wszędzie. To mało ważne, ale to no, gdzie idziemy tam myślę. Nie, tutaj blisko zaparkuj. Pod taksi, będziesz robiła za taksówkę. Nie będę właśnie, wiesz? Wróżkowa taksówka. Nie, nie, to ja sobie tu zaparkuję, bo pod taksi nie można. W Hajnówce nie ma taksi, wymarło. Tak, w Kałużu największe. No, widzisz? I co, gdzieś idziemy? Tak. Czemu? A czemu by nie? A, dobra. Wróżka tu ptuszka, idziemy nagrywać. Wszyscy mnie męczą. Mikroskopy, wszystko są. Dobra, na razie. Pa, pa. Słuchajcie, Zoi miała ze mną nagrywać vlogi. Właśnie mi opowiada, że to jest to miejsce, w którym car Mikołaj II. I mówię, powtórz to. Nie, to ty będziesz powtarzała. No to powtarz, słucham. To jest to miejsce, w którym car Mikołaj II zatrzymywał się w drodze do Białowieży. Tutaj był piękny, piękny dworzec. No. Zatrzymywał się w drodze do Białowieży. Był tutaj piękny dworzec, jest piękny dom. Proszę bardzo. Dalej nie idę, bo ślisko. Ale buty mam. Proszę bardzo. Getry świąteczne są. Uwaga, poczekajcie, zaraz wam pokażę. Nie tylko są świąteczne getry. Czapka świąteczna również jest. Proszę bardzo. Jestem na tle dworca kolejowego. Zaraz będę na tle dworca kolejowego, który już nie istnieje. Jako Fred. Ja się tak tylko zastanawiam, bo to jest moje normalne zachowanie, mogą potwierdzić ci, którzy mnie znają. Czy wszyscy mają takich ubaw? A to moja smutna Ela na końcu świata. Forever. Jestem chyba jedynym turystą w tym miejscu, łażącym po tym śniegu, błocie, lodzie, zimnie, wilki jakieś, żubry. Płyjące pod oknami. A nie, to jakieś to demony były, ale to tam... A to takie już ma ten ezoteryczny, także lecimy do auta i idziemy jeszcze na jedną cerkiew zobaczyć, znaczy na cerkiew. Wpadłam w ten akcent, słuchajcie, a najlepsze było to, że byłam w Chińczyku. Zresztą zrobię wam vlog spod choinki. Byłam w Chińczyku i no oni mają taki akcent, że się zaśmiewałam do rozpuku. Dobra, wsiadamy. Zaraz wam pokażę kolejną cerkiew, tylko podejdziemy z takiej perspektywy, żeby ją całą ogarnąć. A tu mamy widok na prawosławny cmentarz, tak? Tu? Tak. A tu? A to jest cmentarz katolików i cmentarz żołnierzy radzieckich. A, żołnierze radzieccy. Właśnie mówiła coś tacy umundurowane nagrobki, chciałam powiedzieć. Ale dokładnie tak. Czyli tu mamy prawosławny cmentarz. Tu już się zaczyna prawdziwa Białowieża, w sensie drzewa. To już nie jest miasto. Bardzo mi się podoba. A cerkiew ta mniejsza jest tutaj, proszę bardzo. I już są drzewa i są lasy i w zasadzie to już tylko żubrów brakuje. Właśnie tak powinno być. A nie tam w centrum niektórzy mieszkają i o. No. O, proszę bardzo. Wróżka przy pracy. To Insta, to YouTube, to Facebooki. No, wszystko ważne, wiesz jak jest. Wąską ścieżyną, co wije się wstęgą między pulkami jęczmienia i żyta, szedł cichy, nędzną, odziany siermięgą wolny najmita. Się mi skojarzyło, bo normalnie mamy wschód. No i idziemy na cmentarzyk zobaczyć tą kapliczkę. Także zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że jakoś mocno was nie trzęsę. Wiesz, nie wiem, czy ten aparat nie ma jakiejś dobrej stabilizacji, tak patrzę. Albo jest po prostu lekki i mi się łapka nie trzęsie. Proszę bardzo, wyłania nam się kapliczka. I teraz powtarzam słowa Zoi. Bardzo w stylu wschodnim, niedawno odrestaurowana. Bardzo podobna jest gdzie? Okej, dobra, takich nazw i tak nie wypowiem. No. No i co? Podoba wam się puszcza? Tam nie ma gdzie palca włożyć. Nie? Świetnie to wygląda. Droga, cmentarz, puszcza. Idziemy od przodu. Nawet odśnieżyli, ale takie namoknięte drewno, uważam, pięknie wygląda. Wysmarowane, takie fajne. Super jest. Wieżyczki, złoto. Czyli jednak prawosławie jest trochę jednorożcem. Słuchajcie, moi kochani, a my jedziemy do Krynoczki, świętego źródełka prawosławnych. Jak widzicie, dla was tutaj normalnie Wiśniewska Joanna z Zoi bojownikiem tutaj przemierzamy odstępy, puszczy, narażając swoje życie. A, z narażeniem życia właśnie jedziemy do źródełka. Żubrów na horyzoncie brak. Żubrówki też nie ma. Tramy czy flaszki? Niech to pozostanie tajemnicą. Hej, ja nie powiem, co mam w parku. O fuj. O fuj. Trawę? Trawę też. Ale może polujemy jelenia. Tak? To nie. No tu jesteśmy w Fitwege Chodakowska. Ja to jestem Dewal z Podlasia. A! Tak, zapomniałam. Nie było imię drogi do tego źródełka? Nie. Okej. Okay. Była. Tak to jakoś. No tak, bo tutaj należy skręcić. No gdzie? Na prawo. Proszę bardzo, jesteśmy przy źródełku, także ciary i magia będą miały miejsce. Mgła zrobiła nagle? Tak. W ciągu sekundy? Robi się ciepło, jest mgła. Chciałam wam zwlogować słynne pierogi Zoi, były 3, ale tak zapomniałam, że już zażarłam pół. Tu są jeszcze 2. No, także nie, żeby mnie nie dokarmiono. Siedziała i lepiła od tygodnia, no więc ja wyżeram. Wiecie jak jest. No więc kończę. Kończę tę rozpustę. Podobno jeszcze dostanę do domu. Także pychota. Naprawdę, smaki Podlasia. Nie żebyście od razu atakowali Zoi, żeby wam robiła. Ale tak, warto. Cześć, tak jak wam mówiłam, nagram haul pod choinką. To jest jedyna okazja, kiedy jest coś dużego i jest choinką i strasznie lubię światełki. Ponieważ nie pokazywałam wam tego, ale byłyśmy w Kiku i w Chińczyku, ponieważ powstanie nowy cykl, nie wróżka biedronkowa, tylko wróżka z cyklu wędrówki różnymi Chińczykami. Tym razem Chińczyk z Podlasia. Ale jest inny towar i nikt mi nie powie, że nie. Dobra, pokażę wam, co wzięłam. Mam tu pomieszane, ale... a one się tu przyglądają i nie peszą. Ale są cichutko. Dobra, słuchajcie. Dobra, majtek nie pokazuję, ale resztę mogę. Prozaiczne rzeczy i naprawdę może nie bardzo szczególne, ale przede wszystkim getry, które są ciepłe, dlatego że mamy na takim drobnym puszku, więc teraz na zimowy okres będą dobre. Wzięłam szare, które są kocio-friendly, bo tutaj nie ma dużo... włosów się nie przyczepi, nawet jak się przyczepi, to nie widać, i czarne, które nie są kocio-friendly, ale czasem do czegoś pasują, także taka prosta sprawa. Potem u nas nie było takich poszewek na poduszkę, dlatego uwaga, turkus po oczach, turkusem w oczy, ale wiecie co, no świetna pelerynka by była taka turkusowa, znaczy jedne są takie, to będą na 2 poduszki, a trzecią wzięłam tylko dlatego, że jest po prostu typowo jednorożcowa. Ma pentagramy, prawda? Nikt nie śmie powiedzieć, że to nie jest pentagram. I jest turkusowa, także rewelacja. I jeszcze w tymże Chińczyku. Tutaj nie będzie widać całej, ale bardzo fajną tunikę sobie kupiłam. Ale ciekawy kolor wyszedł w kamerze. Ona jest bardziej granatowa. Tutaj takie fioletowe podtony wyciągnęło, widzę. Bardzo długa, z kieszeniami, troszkę taliowana. Zwyczajna, niby zwyczajna, ale prawda, że dobrze mi było w niej, bo przymierzałam? Zajebiście. I to pójdzie na filmie. Jeszcze raz. Prawda, że mi dobrze w niej było? Tak, bardzo elegancka. Puszczę wszystko. Dobra. I w każdym razie ma jeszcze tutaj takie troczki, którymi można ściągnąć dekolt, ale wiecie, że ja dosyć lubię dekolty, także tak to wygląda. I było do wyboru mnóstwo spinek, które u nas w Chińczykach są przebrane generalnie, a one się łamią. Więc spina do koka. Kolejna spina, tak będę musiała to poodczepiać. Kolejna spina do koka tudzież. Taka, która będzie wyglądała dosyć fajnie. Wy wiecie, że ja tak na boku lubię. Dzisiaj to jestem w ogóle nie ubrana, nie wyprasowana, nieważne. No i turkus. Turkus musi być. Myślę, że to będzie dobrze wyglądało, więc takie spinki. I to by był Chińczyk, słuchajcie. I jeszcze w Kiku, tak jak mówię, majtek nie pokażę. Chociaż są bardzo ładne i mają świetną koronkę, nie są noszone i można by było, ale potem mam protesty, że papier toaletowy pokazuje. Nie, wróżka nie używa. Palcem. Skarpety. Ciepłe, fajne skarpety. Dwa kolory. Turkus i róż. Także tak to wyglądają te rzeczy. No mam nadzieję, że jeszcze uda mi się coś nagrać w międzyczasie. Psa jeszcze nie... A, bo jeszcze skarpety faktycznie. Tylko, że to już jakby nie mój zakup. Ale są cudne, prawda? Reniferowo... Mają reniferę, mają kokardkę i są długie i ciepłe i mają... Wiecie co mają? Tego nie widać tutaj. To takie... Trochę się błyszczy. To takie podkładki antypoślizgowe, także są rewelacyjne. I jeszcze drugi zakup w rozmiarze mniejszym, bo dla Brygidy, też właśnie z takich jednorożcowych skarpetek cieplutkich. Czy one mają te takie? Mają, też mają, czyli nie będziemy się ściskać. Także łapcie dziewczyny. Usor! Może prawie w patelkę. Nieważne. No, zium. Dobra, to do zobaczenia w kolejnym klipie. Jeszcze Wam zwierzątka nagram, bo zapomniałam, a zwierzątek tu jest dostatek. Jak mogłam zapomnieć o zwierzątkach? Idę nagrywać. Zwierzątka też, bo są cudne. Tu mamy psa Sarę. Sara, tak? Bo mi się zawsze Sara z sobą. Sara. O! Ktoś Cię wywołał do apelu. Tutaj idziemy i mamy... No, Wiśniewska. Franka. Franek jest bardzo przyjaznym kotem. Na razie jestem... Zobaczcie, jak kocha moją ładowarkę do telefonu. Trudno. To na razie tyle Wam nagram zwierzaczków. Bo reszta się pochowała, ale jak będą, to Wam ponagram. Zobaczcie, jaka panienka ma piękne kudełki. Śliczna jest. Jesteśmy aktualnie na szlaku pod tytułem Hajnówka nocą. I będziemy oglądać światełki, których nie jest dużo, ale skoro jest już renifer, mamy już wszystko. Idę tam od przodu zobaczyć. Na dwa fronty. I mamy kolejne hajnówkowe światełki. Idziemy do środka. Oczywiście, że idziemy do środka. Nie można nie iść do środka. ponieważ iż nie ma środka. Ale ładnie wygląda w kamerę. Mhm. Bardzo ładnie. Ładnie, nie? To nie jest najlepszy aparat ever, ale spoko, dobra? A, ej, mama, halo! Mama, ratunku, ale będę na vlogach, tak? To by było dobre światło do makijażu. Białe. Stopnij to już, bo mnie krępujesz.